Cześć! Zapraszam Cię do poznania dzisiaj 7 praw psychiki. Te 7 praw psychiki jest niezmiernie ważne. Dlaczego? Bo one działają. One działają cały czas, bez względu na to, czy znasz je, czy wiesz o nich i czy zwracasz na nie uwagę. Z prawami psychiki jest tak jak z grawitacją. Zanim została odkryta, działała. Teraz nikt z nas nie wyskoczy z drugiego piętra, bo wie, że grawitacja działa. I z prawami psychiki jest tak samo. Bez względu na to, czy wiesz o nich, czy nie, one działają. Z prawami jest tak, że człowiek nie stworzył żadnego prawa. Odkrywamy te prawa i poznajemy ich działanie. Dzisiaj zapraszam Cię w podróż o 7 prawach psychiki, które mają kolosalne znaczenie przy realizacji celów. Jak te prawa psychiki działają? Wyobraźmy sobie, że Twój umysł to jest komputer najnowszej generacji, który przynosisz do domu i podłączasz. Natomiast nie wiesz, jak to działa. Prawa psychiki są po to, abyś wiedział, jak wykorzystać to, co myślisz, to, co czujesz i to, co robisz, aby wszystkie prawa psychiki działały na Twoją korzyść. W momencie, kiedy masz spisane cele, prawa psychiki działają jak turbo do ładowania. Mając ich świadomość, widzisz, że Twoje cele idą w kolosalnym pędzie do realizacji. Zapraszam Cię w podróż. Pierwsze prawo psychiki jest to prawo panowania. Prawo panowania mówi nam o tym, że jeżeli reagujemy na określoną sytuację, to powinniśmy reagować w sposób taki, aby czuć się najlepiej. Bo prawo panowania powoduje, że czujemy się lepiej i panujemy nad własnym życiem. Kiedy w życiu przydarzają nam się różnego rodzaju zdarzenia, musimy odróżnić od tego, czy to jest fakt, czy to jest problem. Prawo panowania mówi nam jedno: jeżeli przydarzy Ci się cokolwiek, wrzuć do kubełka fakt albo do kubełka problem. Z faktami nie walczymy. Fakty są treścią. Wielokrotnie w życiu problemy powstają wtedy, kiedy próbujemy rozwiązywać fakty, przeciwdziałać faktom. Natomiast dzięki prawu panowania, kiedy cokolwiek się wydarzy, od razu myślisz: fakt czy problem? Jeżeli fakt, to wrzucasz to do odpowiedniego kubełka i patrzysz na to wydarzenie z różnej perspektywy. Natomiast jeżeli to jest problem, to próbujesz to rozwiązać. Pamiętaj, fakty i problemy. Prawo panowania mówi o jednym: panujesz nad własnym życiem. Zarządzasz tym, co myślisz, jak się czujesz i jak się zachowujesz. Drugim prawem, które absolutnie działa, które jest całkowitą przeciwnością tego, jest prawo przypadku. Prawo przypadku najczęściej jest definiowane w sposób następujący: go with the flow. Przydarzają nam się różnego rodzaju zdarzenia, ale nie podejmujemy decyzji, co z tym robimy. Nie budujemy własnej odpowiedzi wewnątrz, jak odpowiedzieć na prawo przypadku. Prawo przypadku jest całkowitą przeciwnością prawa panowania. Jeżeli klikniemy włącznik, że tak, od dzisiaj panuję i odpowiadam za własne życie, prawo panowania zaczyna działać. Całkowitym tego przeciwieństwem jest prawo przypadku. Ale te obydwa prawa działają. O to od Ciebie zależy, któremu się poddajesz. Następnym prawem, które jest ważne, jest prawo przyczyny i skutku. Już Sokrates mówił o prawie przyczynowości. Definiował jedno, że wszystko, co się wydarza w naszym życiu, ma swoją przyczynę. Skutki były w przeszłości. To samo również dotyczy przyszłości. Wszystko, co teraz robisz, będzie miało swój skutek w przyszłości. Ważne jest jedno: skutki i przyczyny. Jeżeli chcemy odnieść określone skutki, musimy powodować określone przyczyny. Prawo przyczyny i skutku działa zawsze. Każda nasza myśl, każda nasza decyzja, każde nasze słowo definiuje skutek, który prędzej czy później odnajdziemy we własnym życiu. Ważne jest to, aby podejmować decyzje, które są zgodne z Twoim samokonceptem i celami. Kolejnym prawem jest prawo wiary. Prawo wiary najczęściej możemy zdefiniować w sposób następujący. Nie zawsze wierzysz w to, co widzisz, ale najczęściej widzisz w to, co wierzysz. Ta sama sytuacja przydarzająca się z dwóm innym osobom, jedna, która ma podejście pełne pozytywnej energii, może zostać odebrana jako dar od losu.
jako wydarzenie, jako okoliczność, którą możesz wykorzystać przy realizacji własnych celów. Osoba, która nie ma spisanych celów, kiedy wydarzy jej się takie zdarzenie, nie odbierze tego jako dobrą monetę. Ważnym jest, abyś skupił się na tym, co myślisz i jaki masz swój samokoncept, ponieważ każdego dnia, otwierając oczy, przed tobą jest dzień, który pasuje do twojego samokonceptu. Więc jeżeli wstajesz rano i wstajesz z myślą, że dzisiaj będzie dobry dzień i przydarzy ci się wszystko, co najlepsze, to właśnie tego oczekujesz. Wielokrotnie to samo zdarzenie może wyglądać zupełnie inaczej dla dwóch tych samych osób. Po której stronie jesteś? Szklanka do połowy pełna, czy szklanka do połowy pusta? Następnym prawem jest prawo oczekiwań. Prawo oczekiwań oznacza jedno: otrzymujesz to, czego się spodziewasz. Jeżeli jesteś przekonany, że spotkanie, na które wchodzisz, będzie spotkaniem, które zakończy się z sukcesem, to tak będzie. Jeżeli jesteś przekonany, że odniesiesz porażkę, to również to będzie miało miejsce. Prawo oczekiwań powoduje jedno, że tak naprawdę przydarzają nam się wydarzenia, których oczekujemy. Więc ważnym jest to, aby spodziewać się wszystkiego, co najlepsze. Następne prawo mówi o nastawieniu. Nastawienie jest widoczne w tak zwanym efekcie Backstreeta. Co jest istotne? Skutek wyprzedza przyczynę. Wielokrotnie, kiedy definiujemy cele i myślimy o tym, co jest dla nas ważne, jesteśmy w momencie skutku, realizacji naszego działania. A później pojawiają się przyczyny, które nas do tego mają doprowadzić. Skutek wyprzedza przyczynę. Niby proste, a z drugiej strony bardzo skomplikowane. Jeżeli spodziewasz się porażki, to ją odniesiesz. Jeżeli spodziewasz się sukcesu, również tak będzie. Ostatnie prawo, które jest zwieńczeniem tych wszystkich praw, jest prawo przyciągania. Prawo przyciągania, które ja rozumiem i stosuję jako prawo związane, rozumiane w sposób następujący. Podobne przyciąga podobne. Wielokrotnie jest definiowane jako prawo wibracji albo prawo rezonansu. W muzyce rezonans działa w sposób następujący. Kiedy w jednym pomieszczeniu mamy dwa fortepiany i na jednym fortepianie systematycznie uderzamy w klawisz, na przykład C, w drugim fortepianie zaczyna drgać ta struna. Prawo przyciągania mówi: uważaj, w jaki klawisz naciskasz, bo to wszystko odpowie twoja rzeczywistość. Prawo wibracji, prawo rezonansu wielokrotnie jest powtarzane i wspominane w wielu doświadczeniach fizycznych. Natomiast tak naprawdę jest doświadczeniem przyciągania, bo wszystko jest energią. Jeżeli wiesz, że naciskasz na klawisz pozytywny, to wszystko dookoła w ten sam sposób rezonuje. Pamiętaj o tym. Człowiek nie wynalazł żadnego prawa. My je po prostu odkrywamy. Pamiętajmy o tym, że to, co myślimy, to, co mówimy, odnajduje urzeczywistnienie w tym, co nas otacza. Niezmiennym jest to, że na początek należy zmienić własne myślenie, aby dookoła zmieniło się nasze życie. Te 7 praw działa, czy chcesz, czy nie. Dlatego wstań jutro z bardzo dobrą energią. Jeżeli jakiekolwiek prawo budzi twoje wątpliwości, potrzebujesz wyjaśnienia, napisz do mnie. Jestem do twojej dyspozycji. Podobne przyciąga podobne. Więc zapraszam ciebie. Bądźmy pozytywnej energii.